A witam wszystkich serdecznie w ten upalny dzień. Przed chwilą ze Wunio z plaży wróciliśmy. No i tak jeść się zachciało, że ja wszystko Ewunie dzisiaj zrobię. A dzisiaj zrobię dla Ewunie bardzo smaczną jajecznicę. Tak? To zobaczymy, jak ona wyjdzie. No to rób. No, także Ewunia, jajecznicę. Już tutaj jajeczka przyniosłem z kurnika. Także zrobię ogóreczki z działki swoje. Zobaczcie, jakie piękne. Także zrobimy zaraz i sałatkę, i ogóreczki. I tutaj mamy jajeczka. Także tutaj będę brał się powoli za pracę, bo czas ucieka, a jeść bardzo się chce. Także Ewunia trochę tutaj olej muszę wziąć. Także jak jajeczka smażymy, to bierzemy olej. Najlepszy, jaki tylko mamy. Nie będę mówił, jaki dosmażymy, bo każdy na innym. Także lejemy na patelnię i... No dosyć tego oleju. No dosyć. I ten... Teraz w międzyczasie niech to tłuszcz nam się podgrzeje, bo musi się podgrzać to dobrze, żeby było gorąco. A ja w międzyczasie zrobię ten jajecznicę. Najpierw szczypiorek jeżę. Nie, najpierw jajeczka, potem dodam do tego szczypiorek. W ten sposób. A ja myślałam, także, że... Także jajeczka trzymamy widelcem, jak ja tu nie mam noża, ani ten... Biorę i tutaj, o, jedna ten skrupka wpadła, ale skrupki te są zdrowe, także, bo to dużo wapna jest, także i skrupeczki można, tylko skrupki to można jeść, ale na sucho, przemielić. Także, o, zobaczcie, jakie te jajeczka są. Swojskie. Trawka, ten świeże jajeczka od kur, bardzo, a jaki zapach. No wspaniały. Także zjemy gdzieś po 6 jajek. 6 jajek po 3 starczy dla każdego. Co Ewunia? Skarbeńku, jak myślisz? A jak sobie chcesz, dzisiaj ty rządzisz w kuchni. Także ja te skrupki to zaraz tutaj rzucę, potem pozbieram to dla kur, żeby mnie to nie przeszkadzało. Także... Te zielone. A, zielone, no. Od... O. Ten, no jeszcze jedne. O, zobacz, Ewa, kurczak wyleciał. Weź nie żartuj. No, i kurczaczek, nie? No. I teraz mieszamy to widelcem. Zaraz jeszcze dodajemy. Proszę zobaczyć, jak to się robi. Jak to jeży szybko i skutecznie. Jak to się robi. Dodajemy do tego pieprz. A umiesz otworzyć słoiczek? No, a czemu miałbym nie umieć? Patrzę na rączkę. No to masz to. No dobra. To po co na rączkę, jak od razu można było to jajek. Dalej ja nie będę komentować. Dobra, pieprz już sypiemy. Kto ile chce. No, kto ile, jak lubi, to może sobie... przyprawiać, nie? Ja to sypię tak, jak ja lubię i Ewa, nie? To tyle sypiemy. Także i tutaj sypiemy, sól jeszcze dodajemy trochę, posypujemy, proszę, tak o. Soli nie za dużo. Nie. Także, ale lubię trochę, jak słona jest. Aha. Także Ewunia, o, sama nie będziesz jadła, ale ja też, nie? To musi pasować tobie i mi, nie? Aha. Także, no i teraz kroimy szczypiorek.
Szczypiorek trzeba kroić bardzo drobno, nie? Także zobaczcie, jak to się robi. Trzeba uważać na paluszki. Także o. Widzicie, jak to sprytnie idzie. Każda... A gdzie ty tak się nauczyłeś kucharzyć? Ja całe życie te sam robiłem. A bywałeś i... na statkach, tak? No i tak robiłem. Także no. Nie jedna. To jeszcze można tak potem zebrać to do kupy i jeszcze przelecieć, nie? Także zobaczcie, jak to się robi, tylko uważać, bo to jest tasak, on bardzo ostry, także można sobie krzywdę zrobić, nie? No trzeba wzięła ty ja winogronek, bo tak jest się chce, że... No jeszcze przelecimy raz. No i mamy tutaj już szczypiorek gotowy. Wsypujemy tutaj do jajeczek. Do jajeczek, no. I teraz jeszcze musimy to ładnie zamieszać. Tak, żeby pomerdać. Pomerdać, jak to Ewa mówi. Zobaczcie, jak to się pięknie, jaki kolorek zrobił. I myślę, że to Ewunia placek zrobimy, nie? Tak. No. I to będę powoli wlewał na patelnię, nie? Nie wiadomo, czy jest gorące. No i to wlewamy na patelnię, także... O, i to już się smaży. I zaraz będziemy mieli... Może tłuszczu trochę za dużo wlałem, ale chyba nie, nie? Trochę za dużo. Może nie, może przesadziłem, nie? Ale chyba nie. Także w międzyczasie ogóreczki. Ogóreczki zrobimy. Także bierzemy, obieramy. Tutaj kurki przyjdą, to zjedzą, nie będę ten. Także... To twój, Ewa? Ten skrobak? Tak, a co? Nie, jak... Bardzo ostry. Nie, ja wiem, ja uważam, że on nie jest za ostry. Mój było wziąć, mój taki ostry, ładnie. Ten jest dobry. No, także... Tutaj to trzeba na niego ten... Uważaj, tak? Bo sąsiadka palce skaleczyła. A to nawet. Sąsiadka to na tym... Słyszałem, że twój kolega ten... Se nogę skaleczył, tak? No troszeczkę. Ale miałem mu szwy, założyłem, także się udało. Mieliśmy jechać na pogotowie, ale miałem to takie specjalne te... Klamerki, tak? Klamerki założyłem mu i noga uratowana. Patrzę, że dzisiaj żyje. Byłem u niego, noga się goi pięknie, ładnie. To nie... Nie pojechaliśmy na pogotowie. No to dobrze. Za bardzo on nie chciał, bo on się boi zastrzyków. Mówi, wiesz, jak dadzą mi zastrzyk, to on zemdleje, nie? No. Także to teraz obieramy. On mówił, że chciałeś księdza wzywać, tak? No. No, mało mu brakowało, to... No, ze strachu pewnie. No, do kościoła nie chodzi, no to chciał na koniec się wyspowiadać. Jak zobaczył śmierć. Także tutaj ładnie idzie. Kurki przyjdą, posprzątają także. Albo króliczki. No, ale co się stało, że kurek nie ma? A się w cieniu tam. Obraziły, nie? No, bo zawsze ganiałeś. Obraziły się. Dobra, Sara, tu góreczki. Oj, by wypadł. Cholera. No i dobra, teraz trzeba... A gdzie ten nóż położyłem taki, ten dobry? No tam leży. Który? Ten tępy? Z tasakiem? No. Z tasakiem.
I co będziemy, jak mówisz, podłużnie kroić, czy ten? Najpierw, jak wolisz, czy w plasterki, czy ze śmietaną? Najpierw na pół, na cztery części. To połóż, gdzie no. Tak, Frańku? O. No dobrze, ja tak zawsze robię. I co, teraz na no ten, tak. Na sałatkę taką tak, zrobić? Tak. No to sałatka, bo ja chciałam inaczej to zrobić, nie? Tylko tak cienie, nie tak jak w wojsku, że grube kawałki. Nie, ja cieniutko. Także. Bo ja ten, ja myślałam, że te konie. Znaczy w plasterki. No, plasterki to można ten sobie potem, jak to woli, nie? Jeszcze ten zrobimy tak. Ja to robię tak. Ładnie go składam. I podam ci miseczkę, żeś włożył. No i teraz miseczkę. Zaraz olej. Teraz zobaczą mężczyźni, jak Jerzy to robię, to i oni będą swoim paniom robić, nie? I powiedzą, że jeszcze lepiej robią. No to i dobrze, jak lepiej, nie? Aby były zadowolone. A co ty robisz? Nie, postawię ten, żeby mnie nie wypadł. A te resztę nie ten? Na razie to nie zostawię, bo to będzie za dużo. No to tam masz śmietanę. O, tutaj ja masz. O. Albo wiesz co? On taki duży, żeby nie. Ten nie podniosę go, nie? Weź tylko potrzymaj, to ja to zrobię, dobrze? No to weź. Zaraz. Zobaczymy, co będzie składła na ten. Czekaj, tak o. A, no. Je przewrócisz, tak? No dobry pomysł, nie? Ja tylko nie mam ten. Co? Że się nie poparzy. A, i teraz to trochę ten olej wyleci, nie? O. No uważaj. No uważaj. Trzeba było w rękawicy. Ale się nie poparzyłam, a teraz o i na drugie. O i na drugie, a bo to myślę, dziewczyna. Chociaż dużej rzeczy pokazałem, ale też muszę od niej się uczyć dużo, nie? Aha. Także no brawo Ewa. Zaskoczyłaś tutaj. A widzisz? Nie. Ja to bym rękawice przyniósł i... Ale teraz piec do domu. No. A nie pomyślałam wsiąść. No i tutaj mamy śmietankę. Dodajemy tutaj śmietankę do ogóreczków na sałatkę. No chyba starczy, nie? Starczy. I teraz soli. Ja wiem. Ewa. Ja wiem, że wiesz. No także nie. Następnym razem to ty będziesz robiła, to ja będę ci podpowiadał jak, nie? A proszę bardzo. No także sypiemy sól. A teraz będzie zasłane, bo ci sól. Nie, mało. To, ale no, za słoiczka poleciało. Nie, nic nie poleciało. Mało łyżeczkę, nie ten, można łyżeczkę by było. Aż nie wziąłem z domu, zapomniałem wsiąść. Masz łyżeczkę? To tako Jerzy. A, to końcem, o, no. No i tutaj opieprz bierzemy. Polowe warunki to... No, wiadomo, że jak to jest. Nie zawsze wszystko to, co w domu. Jest i sobie mieszamy i mamy i daję Ewa talerzyk, to już sobie nie, to z miski będziemy jedli, nie? To tu masz o talerzyk jeden to no dobra, ale nie lepiej razem z miski a tutaj drugi ja bym tu przewracała bo potem myć i to tego, także co? Dużo mycia będzie tak to no potem. Dobra, każdy sobie włoży no, także ten, tutaj to zabiorę. Posuń dalej, bo zaraz ta miska poleci. Nie poleci. Także położę tutaj, jak będziesz chciała, to z pieprzem i z tym zjesz. Co tutaj jeszcze?
Ebunia. No i to wszystko, widelce, a chlebek pokroić. A jeszcze chlebek trzeba pokroić. Także, żeby zrobić coś taki smaczny, bo to w tej chwili to taki, a nie to obiad, a nie to śniadanie. A nie kolacja. A nie kolacja, nie? To żeby zrobić tak szybko, bo jeśli chce, no to także trochę za mały tutaj stół. Pod nogę nie podłożyłem. O, i teraz chlebek kroimy. Ale jaki miękki. Dzisiaj na rynku w Szczuczynie kupiliśmy. Także bardzo miękki, ale smaczny, nie? Temu tak ciężko to się kroi, nie? Ale... No bo jak świeży. Także on zobacz jaki duży. A jak go się ściśnie, to go nic nie ma, nie? Zobacz. Dobre. To placek, nie? No. Jeszcze nie ma, to jak samemu się zrobi, jest wiadomo. Chlebunio jest, jest, to jest. Placek jest. No to teraz zobacz pod spodem, czy już tam to się upiekło. Zobaczymy. No. Jak ja myślę, że się upiekło. Mm. Także ślinka leci, zapach z tych, te jajka, te swojskie. Zapach to piękny. No pięknie, a dzisiaj tak mamy słoneczny dzień i tak jest gorąco, że nie idzie wytrzymać. A tutaj w tych brzuskach jest pięknie. O. Super. Chłodek. Chłodek. Tak, tylko szkoda, tak jak że powinno basenu być. Nie mamy tutaj. Basen jest, karpie pływają. Dzisiaj byliśmy już nad jeziorem, pływaliśmy, było super, tak przyjemnie, no super, zero. Chłodno, no. Się ochłodziłem trochę, no. Wracaliśmy ze Szczuczyna, to na jezioro. No. No to Jerzy, zaglądaj pod spód. No zobaczymy, ale ładny. Kolorek to no, piękny wyszedł. Super. No zobacz. No, no już no można. Już. To tak weź to... Będziemy kroić, o, tak, czy nie? O, tak. No ale tym czy no. Możesz ty, jak dasz radę, to... Ale tam... No pokryjemy. No. A ja go bym ty położył cały na talerz, nie? No to kładź. Nie wypadnie? No nie, to zrób tak, jak ja robiłam. Nie, bo on będzie za duży, talerz za mały. No to na cztery części ukrój. No, no kroję, o. Kroję. O. O, pięknie. Tutaj Ewunia dla ciebie. O, dzięki, ale te, pięknie. Te dwa kawałeczki, proszę. No, tu. Super. O. O. Także. Ale zapach piękny. No. Gdzie siadamy tutaj? Tutaj, drugi talerz. A tamte gdzieś tam przyłożę tą góreczki na razie. Ale możesz tutaj ten postawić. Zaraz. No, także i mi dwa też. Na... O. No, no, bo jak na cztery części, no to... O, super. I także ten. I co, dodam może tobie ogóreczki? Ogóreczki tu. No to trzym, także. No, ogóreczki jeszcze mi włożę. No. Także... No. Ewunia, proszę. O. Tutaj, gdzie tutaj będziesz? Tu postaw. No tutaj, tam krzesło zaraz weźmiemy. Ja sobie ten. I zobaczcie, jak można szybko zrobić i dobrze, jak się ma chęć, tak jak Jerzy. Że każdy mężczyzna, proszę. Dobra, próbuj tak i zobacz. Zobaczymy. No. No, pycha. Co nie, bo w gębie, tak? No. Proszę, Ewunia, spróbuj. No. Super. Bardzo pyszne. No, tak jak ja robię, to... To mało kto zrobi. No, także ten. Także... Teraz następnym, no nie wiem, może jutro, czy coś, będzie taka miła niespodzianka. Zacznę dla Ewuni i obiadziki różne takie przysmaki robić, bo ona to się nie spodziewała. Że ja to potrafię ten, bo ona myślała, że a ty Jerzy to nic nie potrafisz, a się okazuje, ja nie mówiłam, że nic nie potrafisz, tylko no. Ja nie lubiłam jak ty
dzisiaj wystarczająco jajek, a ty zawsze dla plutonu wojska robiłeś. No to trzeba się jadło 3-4 dni. No ale potem się zostawia się jeden. Tak no ja sobie... wiem, że ty jadłeś. No. Ja to wiesz, taki jestem oszczędny, nie? Aha, rasa to... Raz robię, to na cały dzień ma starczyć, a nie co 5 minut robić, no wiadomo, czas też kosztuje, nie? I a ten... Chciałem ja mówić, widzisz, i zapomniałam. No ale to nic, a o tych, że będziesz robić ten obiady, jakieś podwieczorki, no. To ja przy ty, jak ty będziesz robił. Ty nie przytyjesz. No. Ty ciągle taka sama jesteś. U mnie to jest gorzej. Ja na pewno przytyję, także... Ten. Ale będziemy robili dietetyczne. No, także... Do zobaczenia. Bierzemy się za jedzenie, także pozdrawiamy serdecznie. Do widzenia, nasi kochani widzowie. Do widzenia, pa. Pa, pa.